Koniec XX wieku i zniknięcie globalnej rywalizacji pomiędzy dwoma wrogimi sobie blokami spowodowało głębokie zbliżenie w sferze gospodarczej, społecznej, przepływu informacji czy kulturalnej pomiędzy wieloma państwami. Proces ten określany jest mianem globalizacji. Znacznie on przyspieszył w momencie upowszechnienia się internetu czy ogólnego dostępu do transportu lotniczego, a wraz z nim do masowej i powszechnej turystyki międzynarodowej. Świat w dużej mierze stał się systemem naczyń połączonych, co wyraźnie widać w gospodarce i giełdach papierów wartościowych. Kryzys czy problemy u istotnego uczestnika światowej gospodarki od razu odbijają się na sytuacji innych państw. Z globalizacją związane jest powstanie potężnych międzynarodowych korporacji, które dysponując kapitałem i możliwościami często porównywalnymi z niektórymi państwami, są w stanie wpływać na światową politykę czy środowisko naturalne. W związku z globalizacją upowszechnił się model demokracji liberalnej, jak i na znaczeniu zyskały duże międzynarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które istotnie wpływają na światową gospodarkę. Zjawisko globalizacji byłoby właściwie niemożliwe bez internetu. Ta technologia pojawiła się w latach 60. i początkowo miała zastosowania czysto wojskowe. Do powszechnego użytku weszła w 1991 roku i od tego momentu stale się rozwija, dotykając coraz mocniej kolejnych sfer życia. Internet stał się nie tylko źródłem rozrywki czy spędzania wolnego czasu, ale i miejscem, w którym uzyskujemy informacje, robimy zakupy czy dzięki któremu pracujemy. Ten trend wspiera dynamiczny rozwój telefonii komórkowej oraz samych aparatów telefonicznych, które zaczynają pełnić rolę przenośnych komputerów. Pierwszą bezprzewodową rozmowę telefoniczną przez aparat, który nadawał się do powszechnego użytku, przeprowadzono w 1973 roku. W 1992 roku zaś wysłano pierwszego SMS-a. Wprowadzenie łączności internetowej do telefonów stało się początkiem kolejnej rewolucji. Dzięki globalizacji coraz mocniej zaczęła upowszechniać się kultura masowa, doprowadzając często do zaniku lokalnych obyczajów czy tradycji. Rozwój telewizji oraz internetu sprzyjał upowszechnieniu kultury masowej, inaczej popkultury. Jest to rodzaj przekazu uniwersalny w swojej formie trafia do każdego odbiorcy, bez względu na jego wykształcenie czy status społeczny. Zepchnęło to na dalszy tor kulturę wysoką, wymagającą od użytkownika zdecydowanie większego progu wejścia, np. oczytania, oraz kulturę ludową. Dominująca od drugiej połowy XX wieku pozycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych sprzyjała procesowi amerykanizacji, czyli naśladowania stylu życia mieszkańców USA. Amerykanizacja stała się nieodłącznym elementem kultury masowej. Również dużą rolę w popkulturze zaczęli odkrywać sportowcy. Stają się oni często symbolami epoki z jednej strony, a z drugiej często byli wykorzystywani jako element rywalizacji między poszczególnymi państwami. Efektem tego stanu rzeczy było pojawienie się mody na zdrowy tryb życia i upowszechnienie sportu amatorskiego czy aerobiku i fitness. Od drugiej połowy XX wieku widoczny jest trend polegający na przenoszeniu się ludzi ze wsi do miast. W 1950 roku raptem 30% ludzkości mieszkało w miastach, w 2030 roku ma to być już 60%. Oczywiście, urbanizacja jest większa w Europie, Australii i obu Amerykach tam 75% populacji mieszka w miastach, niż w Azji Południowej i Afryce. Powodem, dla którego ludzie przenoszą się ze wsi do miast, jest łatwiejszy dostęp do pracy, nauki, opieki zdrowotnej i rozrywki. Często w największych miastach dochodzi do przeludnienia, a w związku z tym pojawia się tam problem bezdomności czy wzrostu przestępczości. Na obrzeżach takich przeludnionych miast często funkcjonują slumsy, czyli dzielnice biedy. Po II wojnie światowej upowszechniło się zjawisko migracji. Ludzie porzucają swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania w poszukiwaniu lepszego życia gdzie indziej. Najpopularniejszym kierunkiem migracji stały się Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej, Australia, arabskie kraje Zatoki Perskiej czy wysoko rozwinięte państwa Dalekiego Wschodu. Pierwotnie emigranci byli słabo wykształceni i posiadali niewielkie kwalifikacje. Dziś, na skutek globalizacji, trend się zmienił, gdyż migrują również ci z lepszym wykształceniem czy wyjątkowymi kwalifikacjami. Sprzyja to krajom będącym celem takiej migracji, gdyż pozyskują oni bez nakładów wysoko wyspecjalizowaną kadrę techniczną czy naukową, a to pozwala im na jeszcze szybszy rozwój.